prawie każde urodzenie czegokolwiek w zoo to radość. No, u tapirów to szczególnie, bo nie rodzą się codziennie, ciąża jest bardzo długa, a małe są wyjątkowo piękne i zabawne, także to jest wielka przyjemność nawet je oglądać. W naszym zoo to już jest ponad 30 tapir urodzony. Wrocławskie zoo ma no, niezwykłą historię tapirów, ponieważ już w XIX wieku urodził się tu tapir malajski. To był pierwszy urodzony kiedykolwiek w ogrodach zoologicznych. No i tę tradycję jakoś kontynuujemy po dziś dzień, co prawda z innym gatunkiem, tapirem anta, czyli południowoamerykańskim. Tapir należy do zwierząt nieparzystokopytnych, jest bardziej spokrewniony z koniem i nosorożcem niż z dzikimi świniami. I to jest tylko taka ewolucja konwergencyjna, żeby młodych nie było widać w środowisku, gdzie słońce przenika przez korony drzew czy krzewów i tworzy plamy, no to takie same plamy mają te maluchy. Dla nas no, on wygląda jak taki bardzo duży kawon, czyli arbus taki podłużny, bo rzeczywiście ma takie ubarwienie. Tapiry w ogóle są piękne, może nie na pierwszy rzut oka, ale to są zwierzęta o ogromnej sile, natomiast bardzo łagodne. To zwierzę, które bardzo ładnie się oswaja i odda wszystko za drapanie po brzuchu. 31 stycznia tego roku na świat w naszym zoo przyszła samica tapira południowoamerykańskiego. Daliśmy jej na imię Sara. Sara w dniu urodzenia ważyła około 6 kg. Teraz po 2 tygodniach ma kilogramów ponad 20. Także dużo jest, zdrowo rośnie i miejmy nadzieję, że wszystko dalej tak fajnie będzie się toczyło. Można ją porównać do takiej małej brykającej kózki, jest ciekawa świata, dużo biega, skacze, ale również wystarczy, że troszeczkę pobryka, zmęczy się i wtedy musi uciąć sobie drzemkę, żeby odpocząć. Wykazuje bardzo ciekawe zachowanie charakterystyczne dla dorosłych już tapirów, także jeśli zacznie się głaskać, to nadstawia szyję, żeby oddać się pieszczotom. Także my jako opiekunowie bardzo lubimy się z nią bawić i poświęcamy temu bardzo dużo czasu.